Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do druku numer 19 w sprawie formy realizacji prac remontowych drugi chodników i oświetlenia w ramach zadań podjętych w 2013 roku. To jest te, które były rozdawane osobno przed sesją. Jest skreślona 12. Nie. Wszyscy już mają, możemy procedować? Uchwała przekazuje realizację zadań z remontu drugich chodników i oświetlenia na terenie dzielnicy czwartej w firmie utrzymaniowej. Natomiast robimy to w oparciu o korespondencję z tą firmą. Dzisiaj rozmawialiśmy z nimi telefonicznie, ponieważ z KIT-u dano nam informację, że w tym tygodniu chcą podpisać umowę na realizację zadań. Jeśli się nasza pula się w stanie znajdzie, będziemy musieli czekać, aż wyczerpie się ta umowa i rozstrzygnie się kolejny przetarg na firmę utrzymaniową. Jeśli nie podpiszą tej umowy, nie będzie żadnej firmy utrzymaniowej na chwilę obecną. Ale to nie były dla nas argumenty. Kontaktowaliśmy się z tą firmą i zaproponowaliśmy wzorem roku ubiegłego, aby zastosowali w stosunku do naszych prac upust 5% tak jak miało to miejsce w tamtym roku. Firma się zgodziła, przesyłając do nas faks w brzmieniu. Dotyczy realizacji robót dzielnicowych, naprawy i remonty dróg związanych zarządzanych przez ZIKiT w Krakowie oraz na terenie należącym do miejskiej gminy Kraków w zakresie infrastruktury drogowej. Zakład usługowo-malarsko-drogowy Sarata, tak dalej, w Nowym Sączu, ulica, informuje, że po otrzymaniu zleceń od ZIKiT-u na zadania obejmujące remonty dróg i chodników dzielnicy czwartej w Krakowie w 2013 roku w ramach dobrej współpracy wykona dodatkowo nieodpłatnie remonty wskazanych zadań na kwotę nie wyższą niż 5% całościowej kwoty przekazanej na wszelkie zadania dzielnicowe. Słucham? Automatycznie w tym naszym przypadku to nie jest wysoka kwota, bo 5% to będzie 25 tysięcy, ale to pozwoli na wyremontowanie prawdopodobnie jakiegoś dodatkowego chodnika, niedużego, więc myślę, że to jest właśnie dodatkowy argument. Czy są jakieś pytania do tego grupy? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie druk numer 19. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.